dzisiaj rozpoczęliśmy produkcję złotych 100 złotówek poświęconych katastrofie smoleńskiej. Dzisiaj mieli Państwo okazję zobaczyć moment wybicia pierwszej monety z wizerunkiem pary prezydenckiej. Jest to pierwsza z serii czterech monet, które Narodowy Bank Polski wyemitował, a Mennica Polska wybiła. Czyli widzieli Państwo przed chwilą produkcję złotej monety z wizerunkiem pary prezydenckiej. Oprócz tego ta seria zakłada, że pojawią się wkrótce również dwie srebrne monety, 20 i 10 złotówka. Jedna z nich poświęcona jest wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej, przedstawia, symbolizuje, pokazuje zarys samolotu Tupolew, który uderza w drzewo. Druga jest, pokazuje wizerunek prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Skrzypka. Oprócz tego uzupełnieniem tej produkcji jest dwuzłotówka, tej emisji jest dwuzłotówka, która znajdzie się również na rynku kolekcjonerskim. Założenie Narodowego Banku Polskiego jest takie, aby przed 10 kwietnia, czyli przed rocznicą, wszystkie te monety znalazły się już w obiegu.